W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zabrać w pewne miejsce. Tutaj niedaleko dzielnicy, w której mieszkałem wcześniej. I tutaj jest sprawa tego typu, że są nieopodal osiedla Rauschwalde opuszczone ogródki. I z tymi ogródkami jest taka historia, że swego czasu, nie ukrywam, troszeczkę sobie tutaj działałem. Ale o tym jeszcze dojdziemy w trakcie tego filmu. Chciałbym Wam też pokazać i powiedzieć o pewnym Polaku bezdomnym, który mieszka tutaj niedaleko. Mam nadzieję, że uda się go zastać i może jakiegoś wywiadu też nam udzieli. No w sumie jak udzieli jakiegoś wywiadu, no to też będzie akurat odpowiedni opis tego filmu. Ale swego czasu, jakieś 7 lat temu, no 7 lat już będzie, jak tutaj my właśnie się kręcili z takim Markiem, to można powiedzieć, że ludzie nas podziwiali. Podziwiali nas, że po prostu na tych opuszczonych ogródkach żeśmy różne jakieś stare rzeczy sprzątali, tak? Bo tutaj też z władzami dogadaliśmy się w ten sposób, że te miejsca będą wszystkie wysprzątane, także wysprzątamy to wszystko z butelek, z różnych jakichś śmieci, bo tutaj ludzie oczywiście zaśmiecają na różny sposób te opuszczone ogródki. No i potrafiliśmy się swego czasu dogadać tak, że tutaj akurat gdzie jest skup złomu niedaleko, no to dogadaliśmy się tak, że będziemy te wszystkie rzeczy im wywozić i w zamian za to będziemy mogli posprzątać te wszystkie tutaj miejsca. I tak się tutaj też z kolejarzami żeśmy dogadywali. No i jakoś tak sprawa była fajnie ułożona, że jeden drugiemu przekazał po znajomościach. No i dobra, nie ma sprawy, możecie to wykonać. Tym bardziej, że to są tereny, które należą do kolei. Ale swego czasu było takie właśnie porozumienie. I tutaj powiem Wam, że nasza kariera, w cudzysłowie, tak, gdzie żeśmy ten złom tutaj stąd właśnie sprzątali, zakończyła się przez te oto tutaj drzewo. Właśnie tak. Teraz jest tak, że ta ścieżka już jest tutaj normalnie dostępna, można już tędy przechodzić, ale swego czasu była potężna wichura i wyrwało to drzewo z korzeniami. I te drzewo jak wyrwało, to było one przewrócone tutaj na tą stronę. Gdzieś tutaj jeszcze kawałki powinny leżeć tego drzewa. W każdym razie ten pień został tu już obcięty w tym miejscu. No i normalnie ścieżka jest do przejścia, nie? Bo z tych opuszczonych ogródków to była tylko jedyna tutaj ścieżka, gdzie można było właśnie przechodzić, bo mieliśmy takie wózki fajne do wywożenia tych wszystkich rupieci, tego złomu. I to drzewo nam właściwie przeszkodziło. Bo tak, bo byśmy musieli się normalnie tutaj zatrzymywać. Wózków nie bylibyśmy w stanie przez drzewo przerzucić. No i tak na dobrą sprawę daliśmy sobie z tym spokój, tym bardziej, że już dużo rzeczy było wysprzątane. Ale to jest tylko taka krótka historia tego miejsca właśnie, dlaczego tutaj dzisiaj jestem i nagrywam ten odcinek w tym miejscu. Chciałbym Wam tutaj pokazać, jak ludzie kiedyś na początku lat 90., w połowie lat 90., jak się stąd powyprowadzali, tak, zaraz po tym, jak mur berliński został obalony, jak już Niemcy się zjednoczyli. Wielu młodych ludzi, którzy tutaj kiedyś mieszkali, tutaj przy granicy, przy wschodnich Niemcach, no powyjeżdżali na zachody, tak, na zachody i tam sobie pozakładali rodziny, tam się jakoś inni ludzie lepiej odnaleźli. Ci, którzy wyjechali stąd 25 lat temu, to tam wyjechali, dorobili się i wrócili na przykład tutaj z powrotem. Też słyszałem o takich przypadkach, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do Görlitz i okolic, czy bądź takich też, można powiedzieć, przygranicznych tutaj miejscowościach, to tak na dobrą sprawę przyjeżdżają tutaj, żeby resztę życia spędzić i odpocząć sobie. No i też jest tego typu sprawa, że jest tutaj troszeczkę tańsze życie, tak, bo wiemy doskonale, że albo i nie wiemy, że na zachodzie czynsze są o wiele, wiele droższe. Tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię się w takie kurcze miejsca zapuszczać, że mamy tutaj właśnie taki widoczek. Żaden to widoczek, ale takie ciche miejsce. Ciche miejsce po prostu, że można przyjść trochę, pospacerować sobie coś. Tu w tym miejscu mamy tor kolejowy, on już jest dawno nieczynny. I w tą stronę prowadził właśnie do fabryki wagonów, do Wagonbau. I ten tor idzie w tamtą stronę. I jedzie właśnie do tego drugiego Wagonbau, który jeszcze funkcjonuje. Także może tutaj, tam są właśnie w tych blokach, tam jest
Tam jest jakaś fabryka czy coś, czy jakiś magazyn. W każdym razie do fabryki będzie troszeczkę dalej od tego miejsca. I swego czasu właśnie jak tutaj troszeczkę się działało, sprzątało przy tych miejscach, to też tutaj jeszcze były ogródki w tym miejscu tutaj na dole, ale już nie będzie po nich żadnego śladu praktycznie, bo jeszcze może można było znaleźć jakieś, powiedzmy, tam stare ogrodzenie czy coś, gdzie były po prostu w takich miejscach zapuszczonych, że po prostu przepadłoby to na zawsze i nikt po prostu tutaj nie zagląda w takich miejscach, jak tutaj diabeł mówi dobranoc. No i wiecie, jest tak, że są czasami ludzie, że wykazują inicjatywę, chęci, nie wiem, no, trzymania porządku w jakichś miejscach, gdzie nikt nie chodzi, tak? Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś wyrzuci gdzieś jakiegoś śmiecia, czy śmieci, czy coś, to po prostu drugi to podłapie, nauczy się i będą wyrzucać po prostu śmieci. Swego czasu było tutaj właśnie takie troszeczkę hobbystyczne działanie. No i zbliżamy się tutaj do tego miejsca właśnie, gdzie mamy już pierwsze altanki się zaczynają. Także tutaj widzimy pierwszą altankę. Tam z tyłu jest jeszcze jedna taka szara. Tutaj jest następna. Ale co mnie zaskoczyło, ten most tutaj został wyremontowany, bo wcześniej on był w bardzo kiepskim stanie. No i teraz okazuje się, że jest wyremontowany. Także robili go tutaj, konserwowali. Chyba ten tor jest nieczynny, albo od czasu do czasu coś tutaj, jakiś pociąg przejedzie, ale jeśli przejedzie, to naprawdę bardzo rzadko. Ale ten tor na przykład, który idzie tutaj pod spodem, on jest normalnie czynny. O, tam właśnie pociąg pojechał, Odek. No i tędy normalnie pociągi ganiają tutaj w tym miejscu. A propos śmieci właśnie, co wam mówiłem, no to tak jak widzicie, trochę tutaj śmieci się nazbierało. Ludzie tutaj różne rzeczy przyjeżdżali wyrzucać. Jakieś wykładziny, jakieś plastiki. Miasto na dobrą sprawę z tym nic nie robi. To mi wygląda na kuwetę albo na transporter dla kotów bardziej. Ale sprzętów to tutaj raczej żadnych nie znajdziemy. Tutaj widzimy jakieś kafelki. Także widzicie, małe śmietnisko tutaj sobie ludzie zrobili. No bo tutaj jest takie miejsce, że tutaj nikt nie zagląda i każdy sobie może na dobrą sprawę wyrzucić co zechce. No tutaj mamy kończący się ślepy tor, tylko jest zapora i nic więcej. No i słuchajcie, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie jest takie, powiedzmy, cmentarzysko. Cmentarzysko takich, kurde, jakby ogródków, nazwijmy to ogródków. Jeszcze 6-7 lat temu naprawdę wyglądało tutaj ładnie. No nie było po prostu nie było tak zarośnięte. O, tutaj była szopka, już się zawaliła. No i tutaj widzicie, są różne altanki właśnie w bardzo już opłakanym stanie, opuszczone wszystko. No a swego czasu za DDR-Zeiten wszystko to ładnie tutaj lśniło życiem. Ludzie tu przychodzili i utrzymywali porządki. A tutaj ta altanka na górze to była właśnie altanka tego Marka bezdomnego. On się przeprowadził tam trochę bardziej do przodu. Ja sobie spróbuję tutaj wejść trochę. O, bo tutaj takie schodki są. O. Także widzicie, to jest altanka, w której wcześniej mieszkał ten bezdomny Marek. Ale wyniósł się tam dalej trochę. Do tego sobie jeszcze tam dojdziemy, ale widzicie, jest tu jakaś kurtka, jakaś pościel. Także wszystko tutaj jest naprawdę w opłakanym stanie. Ta altanka robi na mnie wrażenie, ta tutaj z tym dziurawym dachem. Zejdźmy sobie tam niżej może. Tutaj jeszcze wam powiem, że była taka akcja kiedyś, coś z miasta planowali tutaj dla dzieciaków zrobić taki jakby plac zabaw, taki jakby ośrodek wypoczynkowy dla dzieciaków, które są z domu dziecka. I powiem wam, że ja też troszeczkę się przyczyniłem do tego, żeby tutaj pomagać, bo tam z ulicy żeśmy meble tutaj wnosili, bo tak na dobrą sprawę nie było tutaj, nie ma tutaj żadnego dojścia, żeby samochodem tutaj dojechać albo coś w tym stylu. No i nosiliśmy tutaj różne meble do tych altanek, tutaj właśnie sprzątaliśmy, tutaj było wszystko ładnie wykoszone, nie było tych drzew tutaj, co widać. I tak
Powiem wam, ile to potrwało, może parę dni. No i miasto stwierdziło, że jednak nie będą się tym zajmować, bo te miejsce może być coś nieodpowiednie. No i to wszystko trochę tam o gazetę się też otarło. Był jakiś artykuł w gazecie na ten temat. No i jednak stwierdzili, że dzieciaki przeniosą gdzie indziej, w jakieś inne miejsce ciekawsze, bo tutaj nie będzie raczej dla nich to odpowiednie miejsce, ale swego czasu było naprawdę utrzymane. Jeszcze 7 lat temu naprawdę to ładnie wszystko tutaj wyglądało. No i tak na dobrą sprawę to nic się tutaj nie dzieje, jak widzicie. O. Ta altanka też już się rozpada dość porządnie. O, tutaj chyba niektóre jakieś części tych mebli, co żeśmy tutaj poprzynosili. Jakieś tam deski oparte o drzewo. No, ale takie właśnie altanki przez nikogo nie remontowane, no niszczeją. Niszczeją i będą niszczeć. No, ale jeszcze coś się zachowało. Tu jakiś kabel wystaje. Dobre. Także mamy taką troszeczkę aurę zimową, co nadaje takiego też trochę mrocznego klimatu, przynajmniej dla mnie. O, słyszymy, jak pociąg jedzie. No, także słyszeliście pociąg akurat przejeżdżający. O, tą szafkę też kojarzę, jak żeśmy tutaj właśnie przynosili, tą białą. No. Także widzicie, troszkę altanek się jeszcze zachowało, ale nie ma tego już naprawdę dużo. Szpunta ostatnio napisał, że to w stylu Prypiat, kurde, w czarnobylskiej Ukrainie. No. Ma to trochę swój taki, powiedzmy, klimat, nie? Tego opuszczonego miejsca. Teraz pójdziemy sobie tą ścieżką, tutaj prosto. Ta ścieżka też była normalnie kiedyś przejezdna i dla pieszych, i dla rowerów. Teraz troszeczkę tutaj krzaki pospadały, ale miejmy nadzieję, że uda nam się tędy jakoś fajnie przejść. Tu w tym miejscu widzicie taką poręcz. Tutaj była kiedyś huśtawka na to przykręcona. My tutaj robiliśmy troszeczkę podkopy, żeby to wyciągnąć, ale to jest zabetonowane, więc nigdy nam się to nie udało. Tam jakiś kurde helikopter leci. No, już mnie namierzyli, że się Polak kręci po jakichś ogródkach opuszczonych. No. Ale swego czasu naprawdę było tutaj fajnie. Było tutaj fajnie. Nie to, co teraz tutaj widać. Mam altankę. Tutaj altanka jest murowana. Wygląda na troszeczkę, nawet powiedziałbym, zadbaną. Studzienka. Ale tak zadbana, że nawet nie ma sensu tam podchodzić. O, materace jakieś widać. O, już zielonkawe nawet. O, tyle z tej altanki. To była wersalka kiedyś, bo widać ten wystające sprężyny. O, wersalka zgnita. Teraz pójdziemy sobie ścieżką prosto tutaj. I mam nadzieję, że uda nam się tutaj mieszkańca zastać tych tutaj opuszczonych ogródków. Może będzie Marek, przy okazji go pewnie też zaskoczę swoją obecnością. Już nie widzieliśmy się parę lat ładnych. Także dochodzimy już tą ścieżką tutaj dalej i jesteśmy na najbardziej zadbanym ogródku tutaj w całym tym dziale. I tu chyba powinien być Marek w tej altance. Ładnie sobie tutaj porobił. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, ładnie zadbane. Ławki, fajne jakieś tutaj ozdoby. Marek! Marek, witam cię serdecznie. No, jak się nagrywasz? O kukurydzie. Tak? Udzielisz mi wywiadu krótkiego? Zobaczymy, jak będzie wyglądać. No, powinno być dobrze. Marek, powiedz wtajemnicz tutaj. Swoich widzów chciałbym wtajemniczyć. Jak się tutaj znalazłeś? Opowiedz całą historię. Świat się zamknął pomiędzy dorabianiem się swoich własnych wartości, a zapomnieli prawie wszystko, takie jakieś święte dróżki zapomnieli.
No i tak sobie szłem z moją świętą dróżką. No. To nie jest wcale takie bez większej wartości. To jest wartość jak największa. Nagle znajdujesz się praktycznie w sytuacji, która pasuje do ciebie i układa jakby klerowanie spraw ludzko-religijnych, ludzko-społecznych, kulturowych. Mhm. A możesz powiedzieć, ile lat już tutaj jesteś, w tym miejscu? 6. 6. Bo zaczynałeś najpierw tutaj, od tej altanki, co tam było na samym początku, nie? Najpierw tam sobie siedziałeś i przeniosłeś się tutaj, bo ta altanka jest o wiele lepsza, w dużo lepszym stanie, ale... To już prawie dacia, nie? No. Wybudowana jest nawet, żeby nie było widać. Powiedz, z czego się utrzymujesz? No, odwróć się, zobacz. Jest na to wywózka, do tego inne jeszcze rupieci, które wylądowały. Na te szyny już można? Też z tymi szynami już można ruszać? Możesz ruszać już z tymi szynami tutaj? Przeszło to jednak, tak? Tak, bo jeszcze jest to pod kwestią wywiadu, żeby policja była i coś tam, ale to muszą sobie regulować między sobą, ale tak to wyjeżdżam już z tym, tyle lat już. Lubisz to po prostu, tak? Nie umiesz się znaleźć, powiedzmy, wśród ludzi gdzieś tam, nie wiem, że załóżmy w jakimś bloku zamieszkać czy coś. Masz tutaj taki swój kącik i widać na to, że to lubisz cały czas. Wiesz, ile tutaj się ludzi przytoczyło, którzy gdzieś tam jakieś drobne, podstawowe formy ze sobą wzięli, jak na przykład. Jak tu żyć bez papieru do tyłeczka? Albo tym podobne rzeczy. To są takie drobne rzeczy, które gdzieś są takim fundamentem. Ale w bloku nie miałbym żadnego problemu żyć, tylko przypuszczam, że miałbym dalsze zainteresowanie. Lubisz po prostu coś robić. Coś więcej niż tylko, powiedzmy, no, życie i codzienność, tak? To jest proste. Jak tutaj nie będę drzewa rąbał, to pójdę prawdopodobnie do klubu sportowego i porobię troszkę bodybuilding. Wyjdzie na to samo, tylko chodzi o to, żeby to w sobie umieć też tak dalece zaregulować, mm-hmm. żeby to sprzyjało tej równowadze, której potrzebujesz. Dzień w dzień. Tak, no tak. Sami tutaj jesteś, czy masz jakiegoś zwierzaka? Miałeś... 3 teraz biegają. Miałeś koty, tak? 3 koty, tak? 2 małe i jeden staruszek. No i tą kocurkową znasz, która tutaj była. No. Czarno-biała. Jesteś naprawdę, Marek, niesamowity, jak widzę, jak tutaj sobie to wszystko tak poukładałeś. Jak sobie tutaj pobudowałeś. Pół na pół, bo są bardzo fajne wynalazki w takim marginesie życia, jakim są wysiadkowicze. Ale ja nie próbuję się tam wspinać w takie efekty. Mi się wydaje, że scena alternatywna troszkę za dużo zaszumiała. Co masz na myśli konkretnie? Mi się wydaje, że scena alternatywna za dużo rodzin rozpieprzyła, jeżeli to jest w temacie Polski. Dlatego, że tam alternatywa tak dalece się posuwała, że rodziny sobie nie radziły z ich po prostu rodzinnością jaką taką. Dlatego nie próbuję się tutaj gdzieś tak wysuwać, wiesz, jakąś większą alternatywę dawać, bo kto wie, może uderzyć to jeszcze starsze panie, które mają dzieci. Dwa pokoje. Tutaj jest kibelek, tak? Gdzie był wcześniej. Tutaj masz łazienkę. Przepraszam, kuchnię. Tylko kuchnię. No. Wyniosłem kibelek, bo kibelek tutaj w no. Tutaj drugie łóżko. Ale bardzo ciepło tutaj masz. To było całkiem ciepło, jeszcze zimno było. No. Jest kotek. Tutaj masz wyrko, widzę. Piec. Powiedz, Marek, coś z tym piecem. Sam sobie ten piec zbudowałeś, co nie? No, piec on jest lity, a reszta to jest jakaś tam niewielka sztuka, nie? Prawda, fajnie. Tutaj masz takie swojsko. Tutaj się klimat zatrzymał. No, lata 60. Lata 60, można powiedzieć. Jest kotek. Nie, taka włoska designerka to nie jest, nie? No. Niestety
Nie, to jest zbieranie, to jest 90%. Marek, a powiedz tak szczerze, chcesz tu spędzić resztę życia? Nie chcesz po prostu czegoś lepszego? Czy to wszystko ci tak wystarcza? W Boga rękach jestem. W Boga rękach jesteś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A byli tutaj, nie wiem, jakieś instytucje interesowali się tobą? Jakieś wywiady tutaj przeprowadzałeś z różnymi jakimiś ludźmi i chcieli na przykład, nie wiem, dać ci coś lepszego, jakiś lepszy standard życia niż tylko siedzenie w tej altance i tutaj życie dookoła? Tylko siedzenie w tej altance. Ja nie wiem, na czym polega dzisiejsze życie jako pojęcie ogólne, ale mi się wydaje, że tutaj żyję w pewnego rodzaju luksusu do reszty tego świata, tak? Czyli ja mogę sobie kontenerować, ja sobie mogę trochę złomu zrobić, mogę sobie na drzewie posiedzieć i czereśni pojeść i tak dalej. Czy tak można żyć? Wedle jakich praw? Socjalno-politycznych, kulturowo-zasadniczych? Czym są te zasady? Na samym końcu to jest tak, czy ja tutaj umrę, czy w bloku z podłączeniem internetowym? Bez większego znaczenia to jest, jak w jakimś sensie. O ile sobie radzę, a nie radzę. Ale co sobie radzę? Mi się wydaje, że tak może... Ja cię naprawdę do dzisiaj za to podziwiam. Że sobie umiesz po prostu z tym poradzić. To jest troszkę takie, wiesz, troszkę do przodu, bo to jest względne pojęcie z dnia na dzień. Troszeczkę izoluje to od społeczeństwa, troszeczkę pomaga, żeby być troszeczkę aktywniejszym. A jak się jest starszym człowiekiem, pomaga to utrzymać taką troszeczkę aktywność psychiczną. Prawdopodobnie choruje się mniej na jakieś schorzenia mózgu. Ja ci przyznam tą prawdę, bo będąc w takim miejscu troszeczkę, no, nie czujesz się tak mocno zestresowany. Czas tutaj płynie zupełnie inaczej, sam przyznasz oczywiście, nie? Czas tutaj płynie inaczej niż w mieście. Tutaj jest ten czas tego miasta, jak i okolicy się odczuwa. To, co się dzieje, ta rezonancja. Ta cicha niedziela, ale i te dni jakieś pośrednie. Załamania giełdy i ta rezonancja, w jakim stanie ci ludzie idą na spacer. Tak, w międzyczasie było ile osób? Nie licząc, że tutaj też przebywałeś przez jakiś czas? Tak. No to jest przez ostatnie 10 lat dwie kobiety, trzy kobiety z dziećmi. Kirsten pamiętam. Kirsten. Troje dzieci. Romy. Córka. I teraz jest kobieta, która nie ma bezpośredniego kontaktu, bo pozbawiono tych praw, która się dopatruje swoich spraw. Pomiędzy alkoholizmem, szokiem kulturowym, który tutaj niektórzy przeszli, dzieciom, które zabrało głos na rok czasu, i dzisiejszego dnia mam kobietę prawie niebezpieczną, która ma manię religijną od urodzenia z naparstkiem autyzmu. Jest to tak skomplikowane, że wracając do twojego pytania, starość. Oceniasz się wtedy jakoś w kierunku dojrzałości, ale przesuwa się to w bardzo niebezpiecznym kierunku i dzisiejszego dnia jestem zmuszony znowu z prawem mieć do czynienia, żeby uregulować pomieszane języki, czyli fersety biblijne, a morały. Mhm. I siła własnego przeżycia w takim społeczeństwie, które polega dzisiejszego dnia na czym? Na
Marek, a czy masz problemy? Czy masz problemy alkoholowe, czy raczej nic z tych rzeczy? Nie pijesz alkoholu w ogóle? Miałem bardzo silną rodzinę. Tam wszystko się odbyło. Nawet żeby za dużo palę od czasu do czasu, bo sytuacja się zmienia. Ale w zasadzie, to bym powiedział, nie mam z tym większego kłopotu. Marek, widzę, że tutaj solary masz tego. Skąd ten? Dostałeś od kogoś, tak? Jest niedaleko stąd człowiek, który został sam na gospodarstwie i radzi sobie ciężko i tonie w dobrobycie. W drobnych rzeczach. Radzi sobie ciężko, bo tonie w dobrobycie, tak? No, to ma sens, ci powiem. No, ale solary tutaj co, dużo prądu dostajesz od tego? 40 watów przy dobrym nasłonecznieniu to jest około 2,3 ampera. Przez czas słoneczny masz naładowaną baterię przez 2 dni. Tak? Taką przeciętną baterię. Wystarcza na radio i na telewizję? W całości. Jeżeli ja zużywam niecałe pół ampera na oświetlenie, to jest do tego, niech będzie jeszcze naładowanie komórki, to jest jeszcze z 2-3 amperki, no to ładują przez 2 godziny. I reszta zostaje na baterii, także zimową porą jest ciężko, bo masz tylko 10% nasłonecznienia. Tak. No. Ale radzisz sobie w tym miejscu i to widać. Jak nie jakieś zepsute solary, to jakieś inne i tak. Także widzicie, to jest najbardziej zadbana altanka na całym tym tutaj ciągu tych opuszczonych ogródków, co wam pokazywałem na początku. No i mamy tutaj majstra Marka. A jeszcze długo nie. To jest wszystko. To jest całe życie na małym takim miejscu. Nie jest łatwo, jak niemożliwe jest wszystkiego uregulować do jakiejś takiej perfekcji, chciałem już powiedzieć, ale tak nie lubię tego słowa. Tutaj sobie po troszkę tą szynę tniesz i to jest ugoda tutaj od kolei, tak? Tak, że możesz w zamian za zbieranie plastiku. To właśnie tak jak też tutaj widzą, wspominałem, że tutaj właśnie jak my też na samym początku sobie tutaj troszeczkę działali, no to była ugoda taka, żebyśmy po prostu tutaj sprzątali trochę. Tak, ręka rękę myje. I tak jest fajnie, bo ten świat tego już nie potrzebuje. Przecież to tyle hormonów, rozpuszczalników, które się tam ulatniają, to nie jest nic zdrowego. Powinno się to przytworzyć na nową energię. Spalić albo... To ile takiej szyny musisz wyciąć, żeby po prostu na cały dzień sobie żyć jakoś? Ile to z metr sprzedaż? Znaczy na cały dzień to jest względne pojęcie. Bardzo względne pojęcie, ale są takie normalne koszty. Na przykład zimą mniej się pracuje, latem więcej. Później trzeba gaz, żeby coś ugotować, jak się nie gotuje na drzewie. Także... No ale tak z metr tej szyny to tak wytniesz, tak? Żeby po prostu... Żeby, no nie wiem, załóżmy, ile tego tak musisz wyciąć, żeby... Kilogram teoretycznie nawet 50 groszy, tak? 50 i więcej. Zależy, jak giełda stoi. No ale tak załóżmy, taki kawałek wytniesz, to dasz radę po prostu to z ten... Dasz radę to unieść, nie? Czy wycinasz tyle, ile jesteś w stanie unieść, czy jak to robisz? Huty zabierają to w pewnych miarkach, bo inaczej to nie pasuje do pieca. Nie, mi chodzi o to, ile musisz wyciąć, żebyś był w stanie to doprowadzić na skup. Do 200 kg mogę to zawieźć na moim wózku. Tak? Do 200, tak? Około 200. Mhm. No to będzie tak wycięcie do tego pięka tutaj, tak? To nie będzie chyba 200 kg, nie? Czy tam... To będzie z 240, z 230. Zależy od szyny, bo one są zużyte, albo mniej czy więcej, to jest tak. No, to też ma znaczenie trochę, nie? Tak, jest 60 kg, 40 parę kilogramów na metrze. I tak Marek sobie właśnie tutaj żyje.